Cześć. Nie wierzę. Sam sobie nie wierzę, że się w to wmanewrowuję teraz, ale chcę spróbować zrobić odcinek pod tytułem Chrześcijaństwo i polityka. I boję się tego odcinka, bo może on po pierwsze wszystkich wnerwić, może nikomu się nie spodobać. Dotykam tematu, którego większość z nas ma już po prostu po kokardę i jeszcze ta temperatura, wiecie, sporu politycznego i dyskusji politycznych w zasadzie wszędzie ludzie się w domach potrafią kłócić o politykę, a co dopiero w kościołach potrafią się kłócić o kwestie polityczne, więc. Więc Po co mi taki odcinek, który się nikomu nie spodoba, a wszystkich może wkurzyć? Spróbuję, nie wiem, spróbuję powiedzieć, co wyczytuję z Biblii i co jest dla mnie jako dla chrześcijanina, wiecie, takim kompasem w myśleniu o polityce. Może się z tym zgodzicie, może nie, ale proszę, po czołówce posłuchajcie chociaż chwilę, a jak się wciągniecie, to do, słuchajcie do końca. Okej, okay, to jeszcze jedno zastrzeżenie, zanim ten odcinek będziecie słuchać. Przyjmijcie, proszę. Nie wiecie, jakie mam sympatie polityczne. Nie wiecie, czy w ogóle mam jakiekolwiek preferencje polityczne, ale przyjmijcie proszę, że jestem z waszej opcji. Więc jeśli jesteś zwolennikiem obozu rządzącego, to przyjmij, że ja też. Jeżeli jesteś zwolennikiem Konfederacji, to słuchaj tego odcinka i pomyśl, to na pewno mówi facet, który głosuje na Konfederację. Jeżeli głosujesz na Lewicę, to słuchaj tego odcinka z takim nastawieniem, jakbym to mówił z twoich szeregów, jakbym też co roku, co nie no, co cztery lata głosował na Lewicę. Jeżeli jesteś z koalicji obywatelskiej, słuchaj tak, jak ja bym był po prostu największym fanem koalicji obywatelskiej, jeśli jesteś z ugrupowania Hołownia 2050, załóż przez 5 minut, słuchając tego, co staram się powiedzieć, że ja też głosuję właśnie na hołownię, nieważne, jakie mam preferencje polityczne, nieważne, jakie są moje polityczne wybory, nie chcę nikogo agitować, nikogo nie chcę przekonywać. Chcę Wam powiedzieć coś, co wydaje mi się, że dla nas, biblijnych chrześcijan, dla ludzi, dla których Ewangelia jest ważna: polityka jest przestrzenią życia wspólnego, jest przestrzenią życia społecznego, jest przedmiotem zainteresowania socjologów, politologów, jest przedmiotem zainteresowania każdego przeciętnego kowalskiego. Każdy z nas co jakiś czas, gdy są wybory, ożywia się. Niektórzy z nas oglądają cały czas programy informacyjne na tej czy na tamtej stacji. Jeżeli oglądasz tą stację, to pomyśl, że ja właśnie też oglądam to. Więc daj mi jakiś taki kredyt zaufania przez chwilę, proszę. Ale co jakiś czas polityka nas aktywuje, niektórych cały czas, niektórych tylko przez chwilę. Dotyczy to naszego życia. Natomiast najważniejszą płaszczyzną w naszym życiu jest Biblia, jest chrześcijaństwo, jest życie z Jezusem. I chciałbym się przez chwilę zastanowić, jak chrześcijaństwo wpływa na nasze polityczne wybory. I chcę powiedzieć o takich ważnych dla mnie rzeczach, których jako no, właśnie nie będę agitował, ale muszę to powiedzieć, których jako chrześcijanin i jako pastor staram się w swoim życiu przestrzegać i, i wydaje mi się, że wyczytuję to z Ewangelii. Po pierwsze i najważniejsze, to to, że czytając Biblię mamy całe spektrum, albo może tak, czytając Biblię, wyciągamy z niej, nie w samej Biblii znajdujemy, ale wyciągamy z niej najróżniejsze polityczne, Wersję naszej aktywności, o tak myślałem, jak to nazwać, czyli wyciągamy najróżniejsze modele politycznego zaangażowania i tymi wersetami uzasadniamy, że właśnie tak chrześcijanin powinien się zachować. Czyli w historii kościoła na przestrzeni wieków były osoby, które Sięgały po najwyższe państwowe stanowiska, które uprawiają lub uprawiały politykę i mają do tego głęboką religijną motywację, i mówią: Wow, Biblia wyraźnie przynagla mnie do tego, żebym był aktywny politycznie, żebym się angażował politycznie, żebym zajmował polityczne stanowiska. I równocześnie, druga skrajność, byli zawsze chrześcijanie, którzy mówili: Biblia przynagla mnie, ta sama Biblia, którą czytali ci pierwsi. Biblia przynagla mnie do tego, żebym w ogóle nie był zaangażowany politycznie, że królestwo, które, które, za którym idę, nie jest z tego świata, że z aktywnością polityczną nie chcę mieć nic wspólnego, że całkowicie się z tego wycofuję. I czy to są, wiecie, menonici, anabaptyści, czy to są mnisi, eremici, czy to są ludzie, którzy podejmują życie klauzurowe i jedni i drudzy mają na to dobre biblijne uzasadnienie. Więc pierwsza rzecz, nie wolno mówić, że jako chrześcijanin musisz się zaangażować, albo jako chrześcijanin nie wolno ci się angażować, powinieneś trzymać się od tego z daleka. Rozumiem tych, i wiecie, to już jest pierwsza oś sporu, bo kłócąc się i nieraz widząc, że ktoś jest bierny, pasywny, nie idzie na wybory, jesteśmy gotowi na niego krzyczeć. Znaczy ja nie krzyczę, ale niektórzy z was może są gotowi na niego krzyczeć, musisz, to twój obowiązek, dojdą do władzy ci, którzy nie kochają Ewangelii, bla, 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 bla. Nie, na przestrzeni dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa zawsze byli ludzie, którzy mówili, nie chcę mieć z tą dziedziną nic wspólnego. Ale również ci, którzy nie chcą z tą dziedziną mieć nic wspólnego, nie mogą atakować tych, którzy widzą, że to jest sposób niesienia Bożych wartości, czynienia świata bardziej bożym, troszczenia się o Boże królestwo również poprzez życie polityczne, poprzez budowanie domów, pieczenie chleba, szycie ubrań, żebyśmy nie zamarzli, to również przez aktywność polityczną wpływamy na ten świat i możemy wpływać w sposób, który jest okej, okay, jest dobry. Natomiast no właśnie Pierwsza rzecz to to, że, że Ewangelia jest dość pojemna, żebyśmy jedni i drudzy spotkali się przy wspólnym stole i nazywali braćmi i siostrami, i tych, których po prostu napędza polityczna aktywność, i tych, którzy uważają, że nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Dom jest dość pojemny dla wszystkich. Więc jeżeli Twoi przyjaciele nie chodzą na wybory, nie mów, że jest to ich chrześcijańskim obowiązkiem. I odwrotnie, jeżeli jesteś z tych, którzy się wycofują z życia politycznego, jeśli twoi przyjaciele są zaangażowani, może nawet nie chodzą na wybory, ale sami kandydują, nie mów, że to jest bezbożność. Jedno i drugie jest sposobem rozwijania chrześcijańskiego życia. W jednym i drugim znajdziemy biblijne uzasadnienia. Nie chcę was tutaj zasypywać wersetami biblijnymi, bla 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 bla. Nie chcę, chcę ale, ale uwierzcie, że tak jest, że w Biblii znajdziemy tych, którzy się wycofują i w Biblii znajdziemy tych, którzy są aktywni i władzę sprawują. Jednych i drugich Pan Bóg błogosławi, prowadzi. Natomiast to są ramy naszego domu. Jest coś, co wypada poza te ramy. I chyba już raz od razu na początku o tym powiem. Ci, którzy są aktywni, gotowi są uwierzyć, że aktywność polityczna przynosi królestwo Boże na Ziemię. Może niektórych z Was to zdziwi, ale jedynym, który przyprowadził, sprowadził królestwo na Ziemię jest Pan Jezus Chrystus. I żaden rodzaj politycznej aktywności nie ma charakteru zbawczego, nie jest mesjańskim, nie urzeczywistnia rządów Bożych na ziemi. Nie wiadomo, jak chrześcijańskimi frazesami napchana byłaby buzia tych, którzy w ten sposób usiłują zdobyć polityczne poparcie. Nie. Jezus przyszedł jako Cieśla, nie przyszedł jako Polityczny demagog nie przyszedł jako drugi cycero, żeby zbawić świat, nie sięgnął po tron, tron w imperium rzymskim, to było mu zupełnie niepotrzebne. A kiedy ludzie myśleli, że jest Królem Izraela, to on nie powiedział, wow, dobra okazja, rzeczywiście wykorzystam polityczne wpływy, żeby przybliżyć Królestwo Boże, tylko zabraniał ludziom, tak mówić, unikał tego skojarzenia. Więc jeżeli jesteś aktywny, uważasz, że to jest sposób ucieleśnienia Bożego Królestwa na Ziemi, super Amen, alleluja! Natomiast tą granicą, której nie wolno chrześcijaninowi przekraczać, jest uwierzyć, że aktywność polityczna, działalność polityczna sprowadza Boże rządy na ziemi, jest wypełnieniem Bożych proroc, bla, 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 bla. Nie. Bóg działa w świecie i tak, i tak, i poprzez, ale to nie jest najbardziej pomazany sposób działania Bożego w świecie. Drugi, ale wiecie, dom zawsze ma, no nie dwie ściany, cztery ściany, ale w tym naszym dwuwymiarowym telewizorku dwie ściany. Jedna ściana to jest uważać, że rządy Boże dzieją się przez rządy polityków. Druga rzecz to są, mają tendencję do tego ci, którzy unikają aktywności politycznej, reprezentują ten pasywizm, tą taką bierność, niezaangażowanie czy eskapizm, uciekają od życia politycznego. Oni nieraz gotowi są przekroczyć tę granicę, i to już jest opuszczenie wspólnego domu, mówiąc, że każda polityczna działalność jest demoniczna. Że jest, tak jak ci uważają, że, Boża, że polityczna działalność jest wyrażem bożych rządów w świecie, niektórzy uważają, że polityczna działalność może być zawsze demoniczna. Na to też są wersety. Ja wiem, że przywołacie mi Rzymian, Lis Piotra, że władza pałkę nosi, ale równocześnie w apokalipsie na przykład, władza jest przedstawiona jako inspirowana demonicznie do walczenia z kościołem. Więc i taki, i taki pogląd w Biblii znajdziemy. Musimy się nauczyć czytać Biblię i chyba tutaj nie będę tych, tych, tych wersetów rozkminiał, bo to, to może zająć troszkę, troszkę więcej czasu. Natomiast każda ze skrajności, czy ludzie aktywni politycznie, czy biernie politycznie, razem jako chrześcijanie szanujemy, że różnie możemy ocenić naszą wartość i użyteczność w angażowanie się, w kształtowanie politycznego ładu świata, w którym żyjemy. Niektórzy się wycofują, jest ok, niektórzy się angażują, jest też fajnie. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że jego zaangażowanie jest po prostu sposobem, bo, że przez politykę Bóg chce zbawić świat, Albo jeżeli ktoś uważa, że polityka zawsze jest demoniczna, to już jest poza granicami tego domu. Granice są wyznaczone przez to, że możemy być aktywni, możemy być bierni i szanować to nawzajem. Ale wiem, że to Was nie interesuje: wiecie, czy chrześcijanin ma się angażować, czy nie, tylko która opcja jest jego. I zanim to powiem, to chcę Wam powiedzieć coś, co myślę, że nie wszyscy mieliśmy okazję uczestniczyć w wykładach z politologii. Ja miałem to szczęście, że w czasie jednych z moich studiów również w programie był kurs. Nie studiowałem politologii, natomiast miałem jakieś takie podstawowe wykłady z politologii i wtedy prowadził je naukowiec, akademik, który, który, który z wykształcenia był politologiem, pisał z tego swoje kolejne stopnie kariery naukowej, zdobywał właśnie w tej dziedzinie i jednocześnie był czynnym politykiem. Wiecie, my byliśmy wtedy młodzi, mieliśmy tam po, nie wiem, 21, 2, 3 lata, ile się ma tam na drugim, trzecim, czwartym roku studiów. I on mówi tak: celem każdej działalności politycznej jest, i wiecie, i, i w nas, ludziach, którzy młodzi, nieopierzeni po jakiejś lekcji tylko z włosu, byliśmy przekonani i oglądaliśmy w telewizji te wszystkie debaty. Wystarczy posłuchać polityków, co jest celem działalności politycznej: pomoc biednym, liberalizacja aborcji albo y, wprowadzenie bardziej rygorystycznego prawa aborcyjnego, 500, plus, przedłużenie wieku emerytalnego, skrócenie to jest cel aktywności politycznej wybudowanie autostrady, wybudowanie elektrowni. Wybudowanie Gazpromu, po to robimy po politykę, żeby po prostu ludziom żyło się bogaciej, żeby byli wszyscy szczęśliwsi, bla, bla, bla. Tak myśleliśmy. Myślę, że przez kilka wykładów, że to zajęło mu dłużej niż jeden wykład, usiłował nas przekonać do definicji, która, wiecie, w politologii jest podstawowa. Ja zdaję sobie sprawę, że dla niektórych z nas to może być szokujące, dla niektórych nie, natomiast dla każdego, kto profesjonalnie zajmuje się refleksją politologiczną, kwestia jest oczywista. Celem aktywności politycznej jest zdobycie lub utrzymanie władzy, koniec kropka. Żadne tam bla, 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 podniesienie twojej pensji, obniżenie ZUS-u, zmiana podatków, wprowadzenie podatku liniowego. To wszystko to są tylko narzędzia, które partiom politycznym pozwalają utrzymać władzę. I ja wiem, że teraz ze starożytności możecie przywołać takie definicje polityki, że to troska o dobro wspólne, sztuka dobrego zarządzania i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że starożytni filozofowie, jak Arystoteles, Platon, inni, oni pracowali na ideach. Też żyli w świecie, w którym, wiecie, nie było demokracji w naszym rozumieniu, czyli ludzie sprawowali władzę, dlatego że rodzili się w grupach, które sprawują władzę. Jak ktoś się rodził, wiecie, dzieckiem króla, no to był pretendowany do tego, że rządził, będzie rządził. Natomiast jak ktoś się rodził dzieckiem chłopa, no nie miał szans na to, że on kiedyś przejmie władzę. Nie było takich sytuacji. Nawet jak było powstanie Spartakusa, to jego celem nie było przejąć władzę w Rzymie, tylko przynieść wyzwolenie tym nieszczęsnym niewolnikom i gladiatorom, albo przynajmniej ulgę. I potem już w nowożytności, bo to te, te definicje, troska o dobro wspólne i to wszystko, co, co tak ładnie brzmi i uzasadnia. Naszą aktywność czasami albo chcielibyśmy, żeby uzasadniało, to wszystko są takie, wiecie, no, starożytne, to jest no w ogóle ta refleksja filozoficzna, starożytna, ona jest taka, nie chcę powiedzieć, infantylna, ale operuje na ideach. Tak to nazwijmy. Nie, więc ona, ona tak jest, można powiedzieć, bardzo niepragmatyczna w wielu aspektach, ale to mi się sprawnie powiedziało. Natomiast kiedy już przychodzi nowożytność, kiedy rodzą się państwa demokratyczne, kiedy pojawia się spór polityczny, to dzisiaj co do tego panuje konsensus. Celem działalności politycznej jest, Max Weber jako pierwszy powiedział, udział we władzy lub posiadanie wpływu na podział władzy, czyli to jest taki aspekt, który łączy politykę krajową i międzynarodową. Natomiast chyba taką najprostszą definicją jest zdobycie lub utrzymanie władzy, upraszczając tą definicję Webera. Celem działalności politycznej partii politycznych, ludzi, celem polityki jest zdobycie lub utrzymanie władzy. Więc dlaczego budujemy autostrady? Budujemy, myślę, jako społeczeństwo, ale też konkretne partie, które dochodzą do władzy, bo na nas zagłosują. Wiecie, żadna partia nie ma na celu rozdać ludziom 100 milionów, ileś tam pieniędzy. Specjalnie mówię takie kwoty, bo nie chcę do konkretnych rozwiązań politycznych się odnosić. Natomiast każda partia ma na celu przejąć i utrzymać władzę przejąć lub utrzymać, w zależności czy jest przy władzy, czy jest w opozycji. Więc dlatego partia chce dać Tobie tyle pieniędzy, dlatego chce Tobie tak obniżyć podatki, dlatego chce w taki sposób, bo odwołuje się do konkretnej grupy, która pozwoli jej swoimi głosami przejąć lub utrzymać władzę. Więc jeżeli postulat liberalizacji prawa aborcyjnego pozwoli mi przejąć lub utrzymać władzę, ja mówię mi hipotetycznemu mi, nie fizycznie mi, Michałowi. Taka forma narracji, ale niektórzy zaraz to znowu w komentarzach bla, 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 zaczną to, wiecie, mnie atakować, że mam takie pomysły. Więc może inny przykład. Jeżeli na przykład byłby potencjał polityczny w pomyśle na to, żeby zburzyć wszystkie autostrady i wtedy 70% poparcia, to wtedy partie polityczne będą się prześcigały w postulowaniu zburzenia autostrad, ufając, że to pozwoli im przejąć lub utrzymać władzę. Chyba, że będą wiedziały, że mogą jeszcze wpłynąć na ludzi i zdyskredytowanie tego pomysłu pozwoli im zbudować większy elektorat. Natomiast partie polityczne dają nam to, za co my jesteśmy gotowi zapłacić swoimi głosami. Dlatego, że celem partii politycznych nie jest to żebyś był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ale celem partii politycznych jest to, żebyś na nich zagłosował, a jeśli uczynienie ciebie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie im w tym pomoże, to będą ciebie czynić najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ale nie dlatego, że to jest ich celem, żebyś ty, Kowalski, ja, Włodarczyk, żebyśmy byli zadowoleni. Tylko celem jest zdobycie lub utrzymanie władzy. Oczywiście, że głosujemy na tych, którzy czynią nas szczęśliwymi, więc partie kuszą nas różnymi Pomysłami. I wiecie, to jest aksjomat. Ja wiem, ja, ja to mówię teraz nie wiem, od trzech czy czterech minut. Natomiast pamiętam, że naszemu wykładowcy, mimo że to było 20 lat temu na studiach, teraz wiecie, przygotowując się do tego filmu, poczytałem, poczytałem też politologiczne rozwiązania. Tak po prostu jest. Każdą refleksję w dłuższej lub krótszej rozmowie można do tego sprowadzić, że celem aktywności politycznej, oczywiście, że niektórzy idą do polityki z tym przekonaniem, że chce zdobyć władzę. Jestem człowiekiem wartości. Można świat uczynić lepszym, ale nie dlatego, że się nudzę i chcę po prostu pograć w bierki, ale po to angażuję się w politykę, żeby zdobyć władzę. Myślą te osoby, czy, czy mówią te osoby. Bardzo jest niebezpieczny ten sposób, że ja prowadzę narrację w pierwszej osobie liczby pojedynczej, bo za chwilę ktoś to wytnie, a są już takie osoby w internecie i powie, że to są w ogóle moje twierdzenia. Nie, nie, nie. To tylko sposób prowadzenia narracji. Się zastanawiam, czy to. <laughs> powiedzieć jeszcze raz normalnie, czy przyjąć, że, że nikt tego nie użyje w taki <laughs> nikczemny sposób. Ale wiecie, jak działa internet i, i ludzie jednak robią z takich wypowiedzi, które są tylko formą narracji, tezy, które, które autor yy, chce powiedzieć. Więc celem partii politycznej jest zdobycie lub utrzymanie władzy. I wiecie, nawet jeżeli te takie kontynentalne definicje polityki mówią, że celem działalności politycznej jest zdobycie lub utrzymanie władzy, to anglosaskie definicje yy, polityki w Ameryce mówią: polityka to jest sztuka wygrywania wyborów, czyli jeszcze bardziej pragmatycznie. To jest sztuka wygrywania wyborów. Natomiast, tak jak celem inżyniera jest obliczenie jak najlepszej konstrukcji i można z tego wybudować kościół, w którym ludzie będą znajdowali duchowe wzmocnienie, można tą wiedzę inżyniera wykorzystać do tego, żeby wybudować szpital, w którym ludzie będą zdrowi i można z tego wiedzy inżyniera wybudować po prostu obóz koncentracyjny, który będzie narzędziem śmierci i zniszczenia dla dobrych ludzi. Tak samo politykę można użyć w dobrym lub złym celu. Tak jak budownictwo albo każdą inną dziedzinę ludzkiej działalności. Więc to, że celem Politycznej aktywności człowieka jest zdobycie lub utrzymanie władzy. To jeszcze nie dyskredytuje tej politycznej aktywności, bo można jej użyć w dobrym lub złym celu. I też w czasie studiów czytałem taką książkę. Wiecie, niestety nie, nie potrafię jej odszukać ani do niej wrócić, dlatego że nie pamiętam ani jej tytułu, ani nie pamiętam jej autora. To był jakiś amerykański myśliciel. Pamiętam nazwisko tłumacza. Dziwna rzecz. I on właśnie dokonywał takiego opracowania. W Stanach Zjednoczonych, takiej analizy właśnie chrześcijaństwa i aktywności politycznej chrześcijan, i mówi tak, teraz parafrazując, ale 20 lat temu to mi wpadło w głowę i cały czas mi towarzyszy i świdruje, że to jest normalne, że jako chrześcijanie jesteśmy różni. Niektórzy się wy 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 wychowują w bardziej konserwatywnych, inni w bardziej postępowych domach. Niektórzy wychowują się w wielkomiejskim, kosmopolitycznym środowisku, a inni wychowują się na wsiach. Na gospodarstwach rolnych. Niektórzy wychowują się na robotniczych osiedlach, niektórzy wychowują się w domach, które mają korzenie arystokratyczne. I to wszystko sprawia, że będziemy mieli różne sympatie polityczne. Niektórzy będą wybierali partie robotnicze partie, które reprezentują interes pracowników, inni będą bardziej za opcją liberalną i reprezentującą interesy posiadaczy kapitału. Niektórzy będą wybierali partie chłopskie, które reprezentują interesy rolników. I tak, wiecie, rozwijał tą refleksję, że wybieramy różne partie ze względu na to, jak jesteśmy ukształtowani, z jakich środowisk pochodzimy i tak Natomiast jest pewien konsensus, który dla chrześcijan powinien być wiążący i obowiązujący. Czyli w ramach, nie ma tak, że... Partie chłopskie nie mogą być chrześcijańskie, albo partie robotnicze nie mogą być z definicji chrześcijańskie, albo partie prawicowe, albo lewicowe. Nie. To jest normalne, że jako chrześcijanie mamy sympatie bardziej lewicowe, prawicowe, centrystyczne, jakkolwiek. Natomiast w refleksji politycznej czy, czy w wyborach politycznych, bo nie zawsze towarzyszy temu refleksja, yy, powinniśmy wybierać te partie, których zestaw najważniejszych postulatów nie jest. Rażąco niezgodny z Ewangelią. Autor wtedy powiedział, że powinniśmy wybrać te partie, których zestaw postulatów jest zgodny z Ewangelią. Ja wolę powiedzieć, który nie jest rażąco niezgodny, bo teraz chcę podbić tę refleksję i powiedzieć tak, że jestem co do tego bardzo głęboko przekonany że jeżeli celem aktywności politycznej człowieka jest zdobycie i utrzymanie władzy to musimy cały czas pamiętać a czytając internet, czytając nasze komentarze, czytając to co się dzieje na różnych forach tak zwanych chrześcijańskich gdzie ludzie po prostu powołują się na swoje chrześcijaństwo a zachowują skandalicznie nierzadko wiecie tam bardzo często ludzie określoną opcję polityczną właśnie popełniają ten błąd albo określoną opcję polityczną utożsamiają z Ewangelią, albo utożsamiają ją po prostu z piekła rodem, jakkolwiek, prawda, z jakimś zdemonizowaną przestrzenią. I chyba jako chrześcijanie, jakkolwiek wybieramy, z tym wielkim szacunkiem dla wachlarza, musimy zrozumieć, że jak, byśmy, jak bardzo byśmy nie kochali naszej politycznej partii i jak bardzo nie bylibyśmy przekonani, że te postulaty czynią świat lepszym, a ludziom będzie się żyło dostatniej od ich zrealizowania. I jakkolwiek nasi przyjaciele albo my sami nie mielibyśmy wysokich miejsc na listach wyborczych tych partii, to o jednym jako chrześcijanie musimy zawsze pamiętać: Program wyborczy partii X lub partii Y to nie jest Ewangelia. I nie zbawia świata. Jaki najlepszy program wyborczy, to nie jest Ewangelia. I najgorszy program wyborczy w naszej ocenie, przynajmniej dzisiaj w świecie, w którym żyjemy, bo zawsze się może pojawić Adolf Hitler in Mein Kampf, ale najgorszy program wyborczy z tego repertuaru, jaki dzisiaj mamy na wyborczym stoliku, to nie są szatańskie wersety. I tu wcale nie chodzi o Salmana Rajdi, tylko o dosłownie szatańskie wersety, a nie tytuł książki. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Że temperatura sporu politycznego wśród chrześcijan jest za wysoka, a powinniśmy spuścić stonu i zobaczyć, ok, angażujemy się, wybieramy jak najlepiej. To jest ważne, że wpływamy na to, kto będzie nami rządził. To jest ważne, żeby wybierać racjonalnie i dobrze, ale to nigdy nie powinno być przeniesione na płaszczyznę religijnej motywacji religijnej refleksji, bo jaki by nie był program wyborczy partii X czy partii Y, to nigdy nie jest Ewangelia. A już między sobą jako chrześcijanie w zrozumieniu tego, co jest ewangeliczne, a co nie jest, kłócimy się tak często, że przenoszenie tej płaszczyzny na jeszcze, kolejny, na jeszcze kolejną płaszczyznę pod tytułem yy, wybory polityczne i i chodzenie do urny wyborczej, toż jest po prostu farsa i nie warto. Wydaje mi się, że jakkolwiek są nasze, jak duże są nasze różnice wyborcze, ktoś jest z Konfederacji, ktoś z Lewicy, ktoś od Hołowni, ktoś z PiSu, ktoś z Koalicji Obywatelskiej i tak dalej, mógłbym tutaj wymieniać, przepraszam, pominiętych albo tych, co się dopiero, o, ktoś z PSL-u, albo tych, co się dopiero w kolejnych wyborach pojawią, od Bielana i tak dalej, prawda? Jakkolwiek są nasze te różnice preferencji wyborczych, to Ewangelia jest czymś więcej i ponad tymi różnicami powinna nas ze sobą jednoczyć. A jeśli nas nie jednoczy Ewangelia albo jeśli nas nie przekonuje to wezwanie do jedności sformułowane w Ewangelii i ważniejsze są dla nas polityczne różnice niż przykazanie... Miłości, szacunku i jedności między braćmi i siostrami, to znaczy, że program partii wyborczej jest dla nas odrobinę ważniejszy niż księga, która powinna być dla nas najważniejsza i za którą powinniśmy być gotowi umrzeć. A to jest Ewangelia. To jest jedyna księga, za którą powinniśmy być gotowi umrzeć Ewangelia, a nie programy wyborcze tych czy innych partii. Więc, wiecie, w idealnym świecie, odpowiadając na to pytanie, chrześcijanin wobec wyborów politycznych, chciałbym powiedzieć tak. Myślę, że chrześcijanin z listy wyborczych partii powinien rzeczywiście wykreślić jako niemożliwe do poparcia te, które rażąco są sprzeczne z chrześcijańską wizją człowieka. Boga, społeczeństwa. Przykład, który przychodzi mi do głowy, to wybory w Niemczech przed II wojną światową, kiedy Hitler dochodził do, do władzy i kres Republiki Weimarskiej. To jest rzeczywiście zło, którego chrześcijanie nie powinni popierać, chociaż wielu dało się nabrać i, i wznosiło antyżydowskie hasła ramię w ramię z NSDAP. Tu myślę, że, że powinna się nam włączyć ta lampka, że formułowanie takich haseł dla Chrześcijanina jest niedopuszczalne, bo przykazanie miłości drugiego człowieka, miłości bliźniego, zawsze jest ważniejsze niż postulat partii politycznej, która mówi, ci ludzie są odpowiedzialni za całe zło w świecie i trzeba ich eksterminować. To jest niedopuszczalne. Natomiast w każdym innym chyba wypadku trzeba założyć, że ten wachlarz. Wyborów, kolorów, naszej oceny sytuacji i naszej oceny tego, co jest dla społeczeństwa dobre, i walki partii politycznej o nasze głosy jest na tyle szeroki, że jako chrześcijanie możemy się w tym różnić i nie powinniśmy przestawać się kochać i szanować. I przerażające jest, kiedy jeden, jedno ze skrzydełek tego wachlarza moje palce symbolizują skrzydełka wachlarza jedno ze skrzydełek tego wachlarza chwycę i powiem, to jest Ewangelia. To jest głos Boga na ziemi. Tylko to powinni popierać chrześcijanie, a wszystko inne jest służeniem diabłu. Akurat się zrobił mi taki gest. Na takie myślenie inny gest to zupełnie przypadkiem niezaplanowane, ale na takie myślenie inny gest lepiej nie opisze tego, co o tym myślę. To jest zdrada Ewangelii. Z jednej strony powiedzenie, że cała aktywność polityczna jest demoniczna. Nie. My czynimy świat sobie poddanym i wykorzystujemy tę okazję, żeby czynić świat lepszym. Wierzę, że w każdej opcji politycznej jest wielu ludzi, którzy są oddani Jezusowi. Przynajmniej tak jest moje doświadczenie. W niedzielę w kościele spotykam się z osobami naprawdę z różnych opcji, od lewicowych poglądów po konfederacyjne, ze wszystkimi odcieniami po środku. I wiecie, myślę, że jeżeli pozwolilibyśmy sobie na to, że inaczej oceniamy świat, znaczy na to sobie pozwalamy, że inaczej oceniamy świat. Natomiast gdybyśmy sobie pozwolili, żeby ta inna ocena świata i politycznej słuszności skonfliktowała nas ze sobą, to znaczy, że Ewangelia jest bezsilna wobec naszej grzeszności. Ewangelia jest większa niż różnice w ocenie sytuacji, tego, co jest dobre dla gospodarki, czy niższe, czy wyższe podatki i Ponad tym naszym niezrozumieniem, Ewangelia powinna nas jednoczyć. I teraz ktoś może powiedzieć: Michał, bagatelizujesz temat, go spłycasz. Przecież konkretne wybory mają konkretne konsekwencje. Kibicuję tym, którzy chcą być politycznie bardzo aktywni. Kibicuję tym, którzy w różnych kolorach politycznych partii swoje chrześcijaństwo niosą, wierząc, że mogą uczynić kawałek świata lepszego poprzez zaangażowanie polityczne. I doskonale rozumiem tych, którzy mówią, nie obchodzi mnie to jako chrześcijanin po prostu gdzieś indziej ma ojczyznę. Natomiast chciałem coś powiedzieć innego. Myślę, że w Kościele, przynajmniej ci z nas, którzy otwierają w niedzielę rano w nim drzwi, żeby przywitać osoby. Powinniśmy troszkę bardziej spuścić Stonu i otworzyć te drzwi tak szeroko, żeby maksymalnie wszyscy popierający różne kolory wachlarza. Czuli się dobrze. Bo jeśli nie jednoczy nas Ewangelia, to nic nas nie jest w stanie zjednoczyć. Jeśli nie jednoczy nas Ewangelia, to tak naprawdę nie działa w naszym życiu Ewangelia. I teraz wracam do tej myśli. Niektórzy z Was mogą powiedzieć: Michał, bagatelizujesz temat. Przecież polityczne wybory niosą konkretne polityczne skutki i złe wybory niosą złe skutki, a Bóg nie chce, żebyśmy robili złe rzeczy i byli odpowiedzialni za zło, które dzieje się za sprawą naszych politycznych wyborów. Taka religijna argumentacja. Tak, to prawda, Bóg nie chce, żebyśmy byli odpowiedzialni za zło, które dzieje się za pomocą naszych politycznych wyborów, natomiast nikt nie wybiera z rozmysłu źle, my po prostu inaczej oceniamy pewne rzeczy i to, co tobie wydaje się złe, komuś może się wydawać dobre. Mało tego, czasami nawet udzielamy poparcia albo wsparcia ideom, które dopiero po wielu latach okazują się niesłychanie złe i nie zawsze, żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie zawsze musimy za to czuć się aż tak bardzo odpowiedzialni, czyli jest, chcę, może tak, może chcę powiedzieć, jest miejsce na błąd w naszym życiu i ten błąd niczego nie dyskwalifikuje, a nieraz czytając nasze dyskusje w internecie mam wrażenie, jakbyśmy się mieli pozabijać o to, że się nie zgadzamy. Nie, dajmy sobie prawo do błędu, do różnic, do innego myślenia. Podam wam przykład, wiecie, tak w wakacje, jeszcze mówiłem na wakacyjnym vlogu, więc przepraszam, że powtarzam, ale innego przykładu nie potrafię znaleźć. Wiecie, dzisiaj czytając Ewangelię, możemy nie rozumieć, na czym polega głupota mędrców ze wschodu, potocznie nazywanych trzech królami. Wiemy, że oni idąc do Betlejem, nie szli do Betlejem, tylko poszli spytać Heroda, że się narodził nowy król i poszli zadać mu pytanie, czy może im pomóc go znaleźć. I powiem wam, to nie, byli, to nie było Trzech Króli, to nie byli mędcy ze wschodu, to byli Gamonie ze wschodu. Dlatego, że my dzisiaj możemy nie wiedzieć, kim był Herod, ale 2000 lat może nie wszyscy z nas czytali Józefa Flawiusza, nie wszyscy z nas czytali starożytne opracowania, które mówią, jak okrutnym władcą był Herod Wielki, natomiast w tamtym czasie wszyscy wiedzieli, że Herod był po prostu despotą, który jak tylko podejrzewał kogoś, że chce zająć jego miejsce na tronie, to zabijał najbliższych członków swojej rodziny. Zamordował swojego syna, zamordował swoją żonę, po prostu nie zawahał się przelać krew najbliższych, jeśli tylko podejrzewał, że ktoś czyha na jego tron. I teraz trzech gamonii ze wschodu idzie i mówi, ej Herod, słyszeliśmy, że jest jakiś nowy król. Wiecie, to był moment, w którym oni wydali na Jezusa wyrok śmierci. Nie udało się go zrealizować, Bóg cudownie go uzdry, u, uratował, czyli Józef z Marią i z Jezusem uciekli do Egiptu. Ale moment, w którym oni wydali na Jezusa wyrok śmierci, to był moment, w którym poszli do pałacu Heroda, trzech gamoni ze wschodu i powiedzieli, słyszeliśmy, że jest nowy król, chcielibyśmy mu się pokłonić. I można powiedzieć, uff, historia dobrze się skończyła, Jezus uciekł. Nie było to takie niebezpieczne, ale... Ci z nas, którzy czytają Ewangelię albo na pasterkę chociaż raz do roku idą do kościoła i wiedzą z grubsza o co tam chodzi, wiemy, że Herod nie tylko chciał zabić Jezusa, ale rozkazał zabić wszystkie dzieci, które urodziły się w tej osadzie do drugiego roku życia i w Betlejem był potężny płacz i prawdziwe matki prawdziwymi łzami opłakiwały prawdziwą śmierć swoich prawdziwych dzieci. Dlaczego tak wielkie nieszczęście przyszło na te matki, które cieszyły się macierzyństwem, i nagle widziały, jak żołdacy Heroda przebijają dzieci, ich dzieci włóczniami. Bo trzech facetów poszło do domu tyrana i powiedzieli: Słyszeliśmy, że mieliśmy mamy mieli, masz zastępcę, chcielibyśmy mu się pokłonić. Właśnie się urodził. I wiecie, ewangelista Mateusz, mimo że to jest bardzo logiczna konstatacja, ani przez chwilę nie czyni. Trzech mędrców ze wschodu winnymi rzezi w Betlejem. Czasami mamy prawo popełnić błąd. I tak samo myślę, czasami, wiecie, my sobie tego prawa nie dajemy, a zwłaszcza nie dajemy go innym. Ale inni też mają po prawo popełnić błąd. I nawet ten błąd może być katastrofalny w skutkach. Może być po prostu przerażający w skutkach. I nawet jeśli twoi przyjaciele z kościoła inaczej głosują niż ty, to pomyśl sobie. Może to jest ich błąd, taki jak popełnili mętcy ze Wschodu. Może to jest mój błąd, może ja akurat popełniam, może po kilku latach okaże się, że ta decyzja nie była najlepsza. I co z tego? Nie wiecie, to, co chcę powiedzieć, odpowiadając na pytanie chrześcijanin a polityka, pochodzimy z różnych domów, z różnych środowisk, mamy różne sympatie polityczne, ale nasze wybory polityczne nigdy nie mogą zabić w nas braterstwa. A jeśli nasze wybory polityczne zabijają w nas braterstwo, to znaczy, że one nie są motywowane Ewangelią, chociaż często sięgamy po najwyższy rodzaj motywacji i mówimy, że to właśnie chrześcijaństwo nas przynagla do takiej postawy politycznej. Nie. Kiedy nasze wybory polityczne zabijają w nas braterstwo, stają się karykaturą chrześcijaństwa, a nie wyrazem chrześcijaństwa. Stają się zaprzeczeniem Ewangelii, a nie jej realizacją. I jestem co do tego bardzo przekonany. Więc podsumowując ten krótki, trwający już ponad pół godziny film, <grym> przepraszam, rozgadałem się. Podsumowując ten krótki, ponad pół godziny film, jako chrześcijanie mamy prawo się ze sobą różnić, natomiast zawsze powinniśmy się kochać. Każdy wybór polityczny, który zabija w Tobie miłość do osoby, która wybiera inaczej, jest wyborem niechrześcijańskim. Każdy wybór polityczny, który szanuje braterstwo z drugim człowiekiem, jakkolwiek byście się nie różnili w kwestiach politycznych, jest ok. W tej wielkiej przestrzeni, jakim jest chrześcijański dom, albo przy tym wielkim stole, jakim jest komunijny ołtarz, przy tym wielkim stole jest miejsce dla nas wszystkich. Wychodzimy z tego domu. W momencie, kiedy zaczynamy uważać, że program polityczny jest lepszy niż Ewangelia, albo ważniejszy niż Ewangelia, albo nawet jeśli uważamy, że przynajmniej jest jeden do jeden z Ewangelią, nie, Ewangelia zawsze jest większa, i z drugiej strony wychodzimy z tego domu na własne życzenie, kiedy wszystkich innych ze wszystkimi kolorami ich zaangażowania politycznego. Wyzywamy od zdemonizowanych, bo każdy rodzaj politycznej refleksji czy aktywności jest przejawem demonicznego działania. W świecie chrześcijanie powinni trzymać się od tego zdala. Jedno i drugie jest dużym nadużyciem. Natomiast wewnątrz tego domu jest miejsce i dla tych, którzy się nie angażują, ale z pokorą szanują i kibicują w zaangażowaniu innych, i dla tych, którzy się angażują i podpisują to ich nakręca i wiedzą, że w ten sposób realizują swoje powołanie przed Panem Bogiem i dla tej całej masy nas pośrodku, którzy chodzimy tylko w niedzielę, chodzimy tylko w niedzielę do kościoła, a raz na cztery lata na wybory. No trochę częściej, bo tych, tych wyborów jest więcej niż tylko jedne. I możemy się ze sobą bezpiecznie różnić. Zachęcam Was do tego, żebyście udostępniali ten film, jeśli uważacie, że komuś może się przydać. Jeżeli gdzieś zagalopowuje się jakaś dyskusja, a uważacie, że to, co mówię, ma sens i warto to przypomnieć, że jeśli Ewangelia jednoczy nas mniej niż polityczne różnice dzielą, to to jest diabelstwo. Ewangelia jest większa niż polityczne różnice, dlatego powinna nas jednoczyć mocniej niż polityczne różnice dzielą. I to jest chyba wszystko, co mam do powiedzenia w odcinku Chrześcijani na polityka, powiem wam tylko prywatnie, że jako pastor ja jestem mega szczęśliwy i mega dumny. Że w naszym kościele są ludzie ze wszystkich kolorów wachlarza, i mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że wszyscy się czują dobrze i bezpiecznie, wiedząc, że Ewangelia i stół, przy którym się spotykamy w niedzielę w czasie wieczerzy, stół komunijny, przy którym się spotykamy w niedzielę podczas wieczerzy, on nas jednoczy mocniej niż nasze poglądy na podatki, świadczenia socjalne, budowę autostrad czy elektrowni różnią. Te rzeczy nas różnią, to jest ok, natomiast dla chrześcijanina nigdy nie powinny być polityczne różnice ważniejsze niż jedność, jaką buduje między nami Ewangelia. Miejcie dobry dzień, nie wiem czy słuchacie tego rano czy wieczorem, ale bądźcie w tym mądrzy i odbudowujcie więzy, które może niepotrzebnie wysoka temperatura politycznych sporów spaliła. To wszystko jest do odbudowania, a Ewangelia nazywa się służba pojednania, więc. Może tym małym filmem uda mi się przyczynić do takich małych pojednań w naszych małych mikrokosmosach. Do zobaczenia i pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze i udostępnianiu tego filmu jak najdalej.